4 szkoły podstawowe wystawiły swoje 3-osobowe reprezentacje do rywalizacji w ramach drugiej edycji gminnego konkursu w Krainie Pszczół. Podobnie jak w roku ubiegłym, wydarzenie odbywało się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie, a jego współorganizatorem było miejscowe koło pszczelarzy. My chcemy przez ten konkurs, jakby to powiedzieć, uwidocznić młodzieży, dzieciom młodzieży szkolnej, jak bardzo jesteśmy zależni od tej ekologii, od tego, co się dzieje w przyrodzie. Przez to pytania, które zadajemy dzieciom w konkursie, są takie właśnie proekologiczne, rozwijające powiedzmy sobie te sprawy związane z ekologią. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań dotyczących zarówno znaczenia i zasad hodowli pszczół, jak i kwestii związanych z szeroko rozumianą ekologią. Wśród pytań zamkniętych znalazły się też otwarte. Dają nam możliwość powiedzmy jakiejś takiej subiektywnej, naszej, pszczelarskiej oceny, czy ta młodzież szkolna coś więcej wie, czy tylko się wyuczyła podstawowych regułek. Pszczelarze tutaj z naszego koła bardzo mocno pracują w szkołach. Tu jak wezmę, spytam kolegów, to każdy na jakimś wykładzie w szkole którejś, czy to w gminie, czy to w powiecie był i te zagadnienia pszczelarskie dzieciom prezentował. Także no, mamy w tej chwili takich dwóch kolegów, którzy biorą udział w takim programie, gdzie mają 30 wykładów. To mówi o skali tego zaangażowania pszczelarzy w pracę z młodzieżą. Konkurs wpisuje się w szereg działań proekologicznych podejmowanych przez kadrę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie. A temat pszczół jest bardzo istotny nie tylko dla naszej szkoły, dla młodego pokolenia, ale dla całego świata. Z tego co wiem, to w kole pszczelarzy w Ostrzeszowie jest zrzeszonych, tu chyba mogę powiedzieć, aż 78 pszczelarzy, są także niezrzeszeni, a wiem, że przyklaskujących tej pasji, bo tak to nazywamy, jest znacznie więcej i nasze działania też temu służą, by coraz więcej osób zainteresowało się przyrodą, owadami, właśnie pszczołami, które są bezcenne i nie można tutaj mówić absolutnie nic złego, nawet jak nas ukąszą, bo to też ma swoje dobre strony. O czym się dowiedziałem tutaj od pszczelarzy, że leczenie jadem jest jak najbardziej wskazane, chociaż w Polsce nie praktykowane jeszcze. W skład komisji konkursowej weszły 3 członkinie Ostrzeszowskiego Koła Pszczelarzy: Joanna Wilk, Krystyna Kłobuch i Stefania Góra. Po podliczeniu punktów zgromadzonych przez poszczególne drużyny okazało się, że pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, drugie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojowie, trzecie Szkoła Podstawowa w Rogaszycach, a czwarte Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostrzeszowie. Organizatorzy już dziś zapraszają na trzecie spotkanie w Krainie Pszczół w październiku przyszłego roku. Planujemy edycję powiatową, gdzie mamy zamiar włączyć nie tylko koło pszczelarzy w Ostrzeszowie, ale również koło pszczelarzy w Grabowie i w Mikstacie. Pomaga nam również kuratorium oświaty w Poznaniu, delegatura kuratorium oświaty w Kaliszu. Jest też dzisiaj tutaj z nami obecna pani wizytator, pani Wioletta Woźniak, dla której ta tematyka jest wybitnie bliska, bo też zajmuje się pszczołami. Należy dodać, że konkurs stał się także okazją do przypomnienia o setnej rocznicy urodzin naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. Uczczono to krótkim programem artystycznym, podczas którego mogliśmy wysłuchać jej wierszy w wykonaniu uczennic Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie.